Rozdział 5. Wyglądasz, chłopcze, bez zarzutu. Kuglarz ostatni raz zlustrował bacznym spojrzeniem długie włosy, modne buty na grubej podeszwie i znoszone dżinsy grzelaka. Widzę, że pomału zaczynasz wchodzić w rolę błękitnego ptaka, który przyjechał z wybrzeża w poszukiwaniu protekcji wysoko postawionego wuja. Staram się, obywatelu pułkowniku, ale wygląd to nie wszystko. Masz rację. Kuglarz poważnie pokiwał głową. Poza wyglądem, od tej chwili zmieniasz nazwisko i będziesz występował do końca sprawy jako Andrzej Stępień. Zarówno u nas, w wewnętrznym gronie, jak i w tamtym towarzystwie. Czekające Cię zadanie jest trudne i między nami mówiąc niezbyt przyjemne. Pułkownik zasępił się. Z naszych informacji wynika. Że Jerzy Suciewski miał ostatnio do czynienia z niezbyt ciekawymi ludźmi. Chcąc zdobyć ich zaufanie, będziesz musiał wyrobić sobie równie kiepską opinię. Rozumiem. Na początku nie pytaj zbyt wiele, tylko obserwuj i staraj się nawiązać jak najwięcej znajomości. Pamiętaj, że wprawdzie jesteś z wykształcenia elektronikiem, ale interesują Cię tylko ładne kobiety i szybkie samochody a pracę traktujesz jako zło konieczne. Przy okazji możesz komuś się zwierzyć, że miałeś kiedyś kłopoty z milicją. Jakiego typu? Witwicka wspomniała porucznikowi Mazurkowi, że Jerzy Suciewski wplątał się w jakieś nielegalne interesy dewizowe. Innymi słowy, powinienem wyrobić sobie opinię nie tylko błękitnego ptaka, ale i drobnego przestępcy, zauważył ponuro kapitan. Dla dobra służby, chłopcze, pułkownik pocieszająco poklepał podwładnego po ramieniu. Dla dobra służby. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas obserwacji interesującego nas towarzystwa? Wiemy jeszcze zbyt mało, żeby ściśle ukierunkować naszą działalność. Przede wszystkim musisz poznać ludzi, z którymi obcował młody Suciewski, ustalić źródła ich dochodów i dowiedzieć się, czy utrzymują kontakty z kimś za granicą. Dobrze by również było, gdybyś dyskretnie obejrzał sobie pokój Denata. Wprawdzie nasi koledzy już to zrobili, ale lepiej jeszcze raz sprawdzić. Oczywiście. Ciekaw jestem, jak to towarzystwo zareaguje na prowadzone przez milicję śledztwo. Jeśli nie będzie większego oddźwięku, to spróbujemy sprowokować przeciwnika do działania. A co z profesorem? Radziłbym ci postępować nadzwyczaj ostrożnie. Nie zapominaj, że stracił jednego syna. Czy mogę się już odmeldować? Powodzenia, chłopcze Trzy kwadranse później stępień był już na ulicy Czarnieckiego i przez dobrą minutę naciskał dzwonek przy furtce opatrzonej tabliczką z nazwiskiem profesora Suciewskiego. Wreszcie odezwał się brzęczyk, wskazujący, że może wyjść. Kapitan bez pośpiechu podniósł z ziemi pękatą torbę podróżną i ruszył przez maleńki ogródek w kierunku wyglądającej z zauchylonych drzwi taroniowej. Pan w jakiej sprawie? Spytała podejrzliwie, mierząc przybyłego niechętnym spojrzeniem. Profesora nie ma w domu. Nazywam się Stępień, odparł z odrobiną zażenowania. Miałem przyjechać z samego rana, ale pociąg się spóźnił. Dodał. Wujek nic pani nie mówił? Znaczy, że to pan jest tym krewnym profesora? Taroniowa spojrzała na kapitana znacznie przychylniej. Proszę, niech pan pozwoli do środka. Zachęcającym gestem otworzyła szerzej drzwi. Profesor kazał przygotować pokój, więc będzie pan mógł odpocząć po podróży. Nie wie pani. O której wujek wraca z centrum? Dzisiaj wcale tam nie pojechał. Konfidencjonalnie ściszyła głos. Razem z mecenasem śmigielskim załatwiają formalności pogrzebowe. Ktoś umarł? nie udał zdziwienie. Wujek nic mi o tym nie pisał. Nie słyszał pan, że zamordowali pana Jureczka? Niemożliwe. W niedzielę znaleźli ciało. A wczoraj przez pół dnia siedziała tutaj policja. Okropne nieszczęście. Pan znał pana, Jureczka. Prawdę powiedziawszy, to nie za dobrze. Z Warszawy do Szczecina kawał drogi, więc i kontakty rodzinne trochę się rozluźniły. Faktycznie pan profesor jakoś przedtem nie wspominał, że ma rodzinę w Szczecinie. W zamyśleniu potarła czoło. Chociaż pana to ja już chyba kiedyś widziałam, dodała niepewnie. Pewno kiedy byłem takim brzdącym. Obrazowo zniżył rękę ku ziemi. Podobno strasznie dawałem się wszystkim we znaki i kto mnie raz zobaczył, długo nie mógł zapomnieć o moich wyczynach. Mam nadzieję, że spoważniał pan od tamtych czasów, rzuciła z lekką naganą. Ależ oczywiście, zapewnił skwapliwie. Próbuje nawet iść w ślady wujka i robić karierę naukową. Niegłodny pan. Gosposia najwyraźniej przeszła do porządku nad ostatnim stwierdzeniem kapitana. Może przygotować panu coś do jedzenia? Raczej do picia. Po paru szklankach serwowanej przez konduktora Lury marzy o prawdziwej herbacie. Woli pan mocną czy słomkę? Raczej mocną. Taroniowa zaprowadziła oficera do niewielkiego pokojku na piętrze i obiecawszy solennie, że najdalej za kwadrans herbata będzie gotowa, wróciła do kuchni. Stępień został sam. Na wstępie zlustrował wnętrze badawczym spojrzeniem i nie bez zadowolenia stwierdził, że gosposia posprzątała je nadzwyczaj starannie. Wprawdzie umeblowanie pomieszczenia składało się jedynie z wersalki regału dwóch krzeseł i stolika, ale w sumie pokoik sprawiał dość przyjemne wrażenie. Kapitan zabierał się właśnie do rozpakowywania swoich rzeczy, kiedy z parteru dobiegł go donośny brzęk dzwonka. Wyjrzał na korytarz i, usłyszawszy, że taroniowa otwiera komuś drzwi, bez namysłu ruszył w kierunku schodów. W przedpokoju, przy wejściu, spostrzegł dwóch mężczyzn. Suciewskiego znał tylko z fotografii ale o żadnej pomyłce nie mogło być mowy. Dzień dobry, wujku, przywitał się z odrobiną starannie ukrywanej tremy. Serdecznie współczuję wujkowi w związku z Jurkiem. W pierwszym momencie na twarzy profesora pojawiło się szczere zdziwienie i dopiero po chwili, przypomniawszy sobie widać wczorajszą rozmowę, wyciągnął rękę do oficera. Cieszy mnie, że przyjechałeś, odparł. Pokonując szybko skrępowanie, przynajmniej nie będzie tutaj tak pusto. Kiedy pogrzeb? W czwartek o jedenastej. Może trzeba coś pomóc? Dzięki mecenasowi śmigielskiemu wszystko jest już załatwione. Energicznie potrząsnął głową profesor. O, przepraszam cię, Jasiu, zwrócił się do adwokata. To jest mój kuzyn Andrzej Stępień. Śmigielski w milczeniu uścisnął dłoń kapitana i uczynił ruch, jak gdyby miał zamiar wycofać się do wyjścia. Od dwóch dni biegasz za moimi sprawami, a teraz nie chcesz nawet wypić szklanki herbaty? Suciewski zdecydowanym gestem powstrzymał adwokata. Przecież ja nie mogę cię tak wypuścić. Myślę, że im mniej obcych będzie się kręciło w twoim domu, tym lepiej, zauważył delikatnie śmigielski. Wyobrażam sobie, co musisz przeżywać. Wierzcie mi, że najgorsza jest jednak samotność, westchnął profesor. Człowiek ma wtedy zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie. Bez dalszej dyskusji przeszli do urządzonego z pewnym zbytkiem obszernego salonu i usiedli w wygodnych fotelach przy okrągłym, stylowym stoliku. Po chwili taroniowa przyniosła trzy filiżanki mocnej, aromatycznej herbaty, a gospodarz wyjął z barku kieliszki i butelkę koniaku. Przez cały ten czas nikt się jakoś nie kwapił do nawiązania rozmowy i minęło dobrych kilka minut, nim wreszcie przerwał milczenie adwokat śmigielski. Pan przejazdem w Warszawie, czy też raczej na dłużej? Zagadnął oficera. Prawdę powiedziawszy liczyłem, że uda mi się zaczepić w centrum. Odparł stępień. Na wybrzeżu nie wyszło mi z doktoratem, więc może tutaj. Witold na pewno panu pomoże. Chyba jednak przyjechałem nie w porę i trzeba będzie odłożyć to na później. Po pogrzebie rozejrzę się za czymś, uciął suciewski. Nie wiem, czy dam radę załatwić sprawę od ręki, ale z kwitkiem cię nie odprawię. Bardzo wujkowi dziękuję. Trzeba się nawzajem popierać sentencjonalnie stwierdził adwokat. W przedpokoju zabrzęczał dzwonek i chwilę później do salonu wsunęła głowę taroniowa. Panienka witwicka pyta, co z pogrzebem? Zaanonsowała niechętnie. Powiedzieć jej, że będzie w czwartek? Oczywiście, zadecydował Suciewski. A w ogóle, to niech Taroniowa poprosi ją do nas. Ja bym tam uważała na taką, zaburczała pod nosem gosposia. Najpierw wdzięczy się, uśmiecha, przymila, a potem przed policją suchej nitki na człowieku nie zostawi. Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale profesor machnął niecierpliwie ręką i Taroniowa bez słowa weszła do przedpokoju. Przez moment za drzwi dochodziły odgłosy ożywionej dyskusji, a po chwili w progu salonu stanęła Witwicka. Towarzyszyła jej niewysoka blondynka o dość wyzywającym makijażu. To jest Ludka Nowakowska, Witwicka przedstawiła koleżankę. Ona też znała Jurka. Dziękuję wam, dzieci, za pamięć. Po twarzy Suciewskiego przemknął smutny uśmiech. Nie spodziewałem się Jurek miał wielu przyjaciół. Pewno chciałabyś mieć po nim jaką pamiątkę. W żadnym wypadku, zaprzeczyła gwałtownie Witwicka. To znaczy nie wiem, poprawiła się z wyraźnym wahaniem. Przyjdź, jeśli zmienisz zdanie. W pokoju Jurka jest tyle różnych drobiazgów. Taroniowa wydrapałaby mi oczy. Ja tu jestem gospodarzem, a nie ona. Profesor gniewnie zmarszczył brwi. A gdybyś mnie akurat nie zastała w domu, to poproś kuzyna, dodał, wskazując znacząco na kapitana. On już ujarzmi gosposie. Rozdział szósty Niewysoki Krępy mężczyzna w grubym wełnianym swetrze i porządnie znoszonych dżinsach z nieukrywanym znudzeniem przewracał karty kolejnego albumu ze zdjęciami przedstawicieli warszawskiego półświadka. Siedzący obok porucznik mazurek dawno już stracił nadzieję, by przywieziony z samego rana do komendy kierowca ostatniego, sobotniego, autobusu linii 118 rozpoznał na którejś z fotografii jednego z pasażerów odjeżdżających z spętli przy ulicy gwiaździstej. Co gorsza wieści z sąsiedniego pokoju, gdzie innemu kierowcy takie same zdjęcia pokazywał Stefański, również nie były zachęcające. Niedobrze mi się robi, gdy patrzę na te gęby, mruknął ze szczerym obrzydzeniem mężczyzna. Za sam wygląd wpakowałbym całe to towarzystwo do pudła. Większość z nich i tak spędza połowę życia w więzieniu, wyjaśnił mazurek. Prawdę mówiąc, nie opłaca się nawet wypuszczać łobuzów, bo zaraz z powrotem trafiają za kratki. I myśli Pan, że ktoś z tego towarzystwa jechał w sobotę moim autobusem? Nawet dwóch. Cholerny świat, zmartwił się kierowca. Za chińskiego Boga nikogo nie poznaje. Może jeszcze raz przejrzy Pan fotografię? Co Pan? Za jakie grzechy, oburzył się mężczyzna. Od dwóch godzin nic innego nie robię, a przecież takie gęby bym zapamiętał. Chociaż niektórzy są nawet podobni do ludzi. Stuknął palcem w jedno ze zdjęć. Nigdy bym nie pomyślał, że na przykład ten gość to bandyta. Kierowca jeszcze przez kilka minut wertował albumy, ale zamknąwszy ostatni z nich bezradnie rozłożył ręce. Chcąc nie chcąc, Mazurek również zrezygnował. Na wszelki wypadek zapisał sobie personalia mężczyzny i po chwili został w pokoju sam. Zastanawiał się właśnie, czy nie zajrzeć do Stefańskiego, kiedy przypomniał sobie, że od blisko godziny czeka na przesłuchanie siwucha. Porucznik ociężale podniósł się z miejsca i wyjrzał na korytarz. Chodźcie no tutaj, zawołał ostrym. Nieznoszącym sprzeciwu tonem przycupniętego na skraju ławki mężczyznę. Najwyższy czas, żebyście rozliczyli się ze swoich grzeszków. Bóg mi świadkiem, że tym razem nie mam niczego na sumieniu zapewnił tamten, podrywając się skwapliwie. Czysty jestem jak kryształ. Władzu niu kochana. Weszli do pokoju. Mazurek usiadł za biurkiem i przez dłuższą chwilę mierzył wezwanego groźnym spojrzeniem. Siwucha usiłował zachować spokój, widać jednak było, że pobyt w komendzie działa na niego deprymująco. O co chodzi, panie władzo? wybąkał wreszcie, nie mogąc widać znieść przedłużającego się milczenia. Czego władza sobie życzy od uczciwego obywatela? Taki z was uczciwy obywatel, jak ze mnie kacyk perski albo arcyksiąże, parsknął śmiechem mazurek. A jeśli chcecie, żebyśmy żyli w zgodzie, powiedzcie, co wiecie o tym trupie z lasku Bielańskiego. Nawet nie miałem pojęcia, że tam kogoś zaciukali. Przesłuchiwany teatralnym gestem uderzył się w piersi. Dopiero kiedy pan sierżant kuligowski popędził w krzaki i zaczął gmerać w błocie. Skapowałem się, że coś nie gra. Chłopaka oskubali do czysta, a że do biednych nie należał, więc musiało się wam obić o uszy to i owo, zaryzykował porucznik, posługując się żargonem zatrzymanego. Przy okazji jego łada też gdzieś zniknęła. Każdy woli trzymać gębę na kłódkę, kiedy ma na koncie mokrą robotę. Tam kręcili się jacyś dwaj mężczyźni, i prędzej czy później któryś z nich musi coś chlapnąć językiem. Władzu niepewno jak zwykle ma rację, bezczelnie uśmiechnął się wucha, ale czy to ja duch święty, żebym wiedział o każdym skoku na żoli Bożu? Przecież gościa mogli stuknąć chłopaki z innej dzielnicy, albo nawet jacyś frajerzy z prowincji. Tylko mi nie odwracajcie kota ogonem. Oficer niespodziewanie podniósł głos. Pewno już piliście wódę z tymi bandziorami i teraz nie chcecie ich sypnąć. Żebym tak skonał, jeśli im co zełgał. Uważajcie, bo jeszcze pomyślę, że sami maczaliście w tym palce. Pan władza chyba żartuje, przesłuchiwany z trudem przełknął ślinę. Przecież ja bym nawet muchy. Pan władza zna mnie nie od dziś. Dlaczego miałbym żartować? Mazurek miał ponurą minę. W końcu nie podaliście nawet przyzwoitego alibi. W sobotę byłem na wódce u Mietka za twaruchy. Z determinacją wyrzucił z siebie siwucha. Opylił fanty z jakiegoś skoku i zaprosił mnie, żeby to oblać. Czy za twarucha może coś wiedzieć o zwłokach z Lasku? Prędzej niż ja. Tak czy inaczej, wy też popytajcie kumpli. Zażądał mazurek, ale jego głos zabrzmiał już nieco łagodniej. Niech i tak będzie. Pogadamy z chłopakami z branży. To może coś wyniucham. Z rezygnacją ustąpił przesłuchiwany. Prosiłbym tylko o przyzwoity pogrzeb na koszt państwa. Jeśli mnie ktoś później mojką przeciągnie, dodał pół żartem, pół serio. Nawet wam świeczkę co roku zapale. Obiecał porucznik, mrużąc porozumiewawczo oko. A teraz zmiataj, bratku, do domu. Ledwo drzwi zamknęły się za siwuchą, do pokoju wkroczył Stefaniski. Jego mina świadczyła wymownie, że nie ma niczego wesołego do zakomunikowania koledze. Pytela wyobraża sobie, że w jego wydziale pracują sami cudotwórcy, sapnął ze złością. Śledztwo dopiero się zaczęło. A on nic tylko marudzi, że to niezrobione, zrobione, tamto niesprawdzone, sprawdzone, a najbardziej go boli to, że zabójcy jeszcze nie siedzą. Chwała Bogu, że to ciebie kreowano na szefa naszej grupy, na poły ze współczuciem, na poły z ulgą, zauważył Mazurek. Przynajmniej ominął mnie codzienne kazania szefa. Do czasu. Ustaliłeś coś. Gdzie tam? Stefański z rezygnacją machnął ręką. Kierowca autobusu nie poznał żadnego z kryminalistów, których zdjęcia tak pracowicie kompletowali nasi spece od kartotek, a ekspert od mechanoskopii przysięgał mi na wszystkie świętości, że kłytka zdjęta z bramy do posesji profesora Suciewskiego nigdy nawet nie widziała wytrycha, wyliczył ponuro stefański. U ciebie też pewno nic. Jakbyś zgadł. Mój kierowca też cierpiał na amnezję, a od siwuchy nie wyciągnąłem niczego, co miałoby jakiś związek ze sprawą. Wprawdzie obiecał mi, że popyta znajomych, ale szczerze wątpię, czy czegoś się dowie. Szlak by to trafił. Gorzej, że stary pytał mnie o pozorskiego, a ten z samego rana poleciał gdzieś i do tej pory nie dał znaku życia. Nie masz większych zmartwień? Jeśli będzie trzeba, to sam się z nami skontaktuje. Stefański mruknął tylko coś pod nosem i ruszał właśnie do wyjścia, kiedy na biurku zabrzęczał telefon. Mazurek sięgnął po słuchawkę i na jego twarzy pojawił się pełen satysfakcji uśmiech. Jak gdyby na potwierdzenie wypowiedzianych przed momentem słów porucznika dzwonił właśnie chorąży. Nareszcie coś mamy. Pozorski nawet nie próbował ukryć swego podniecenia. Przyjeżdżajcie piorunem do Józefowa. Co tam znalazłeś, zainteresował się Mazurek. Ładę Słuciewskiego rzeczowo poinformował Chorąży. Koledzy z Otwocka zainteresowali się warsztatem samochodowym, którego właściciel handlował częściami. Wpadli dzisiaj do niego i okazało się, że facet ma dwa skradzione niedawno wozy. I to ładę. Szafa gra. Porucznik radośnie zatarł ręce. Teraz śledztwo ruszy z kopyta. Czekam. Niecałą godzinę później Stefański i Mazurek byli już w okazałym i nowocześnie urządzonym warsztacie samochodowym Antoniego Wogina. W środku aż roiło się od milicyjnych mundurów. Nie myślałem, że ten paserw to taka ważna persona. Wysoki sierżant nie bez zdziwienia powitał przybyłych. Chorąży pozorski wspominał wprawdzie, że macie jakieś zabójstwo, ale mówiąc szczerze, to nie pasuje mi do Wogina. Wogin był barczystym, przeszło pięćdziesięcioletnim mężczyzną o szerokiej, czerwonej twarzy. Ze stoickim spokojem siedział w maleńkim kantorku i zdawał się nie zwracać uwagi ani na pedantycznie przeszukujących wszystkie kąty funkcjonariuszy, ani nawet na pilnującego go kaprala. Mazurka i stefańskiego zmierzył na poły znudzonym, na poły aroganckim spojrzeniem i nie odpowiadając na powitanie, zaczął ostentacyjnie dłubać w nosie. Jak długo prowadzi pan ten interes? Spokojnie przystąpił do rzeczy stefański. Od dziesięciu lat odparł wogin niechętnie. Najpierw miałem wspólnika, a teraz to wszystko moje. Wspólnik zrezygnował, czy też pan wykupił jego udział? Powiedzmy, że zrezygnował. Może pan podać jego nazwisko? To mój szwagier. Teraz siedzi w Kanadzie. Kiedy pierwszy raz zdecydował się pan przyjąć do siebie kradziony samochód. Pan mnie w nic nie wrobi. Właściciel warsztatu ironicznie wedał wargi. Już tamtemu sierżantowi mówiłem, że to nie moje wozy. Klient przywozi gablotę z takim czy innym felerem, a ja muszę doprowadzić ją do porządku. Miałbym nierówno pod sufitem, gdybym kazał każdemu pokazywać akt kupna. Ale dowód rejestracyjny powinien pan obejrzeć. Cholernie trudno się z panem dogadać, prowokacyjnie westchnął Wogin. Lepiej już zmieńmy temat. Ładną pogodę mamy dzisiaj, uśmiechnął się bezczelnie. Wiosna idzie. Stefański na moment za nie mówił z irytacji. Wiedział, że nie może dać się sprowokować. Chciał właśnie powiedzieć coś nieco ostrzejszego przesłuchiwanemu, ubiegł go jednak Mazurek. Co to ma znaczyć, Wogin, rzucił groźnie do właściciela warsztatu. Jak wy się odzywacie do oficera milicji? Wogin ostentacyjnie wzruszył ramionami, ale minę już nie miał tak pewnej. Przez moment spoglądał na funkcjonariuszy z nietajoną niechęcią, w końcu jednak widać doszedł do wniosku, że lepiej nie przeciągać struny, bo drwiący grymas zniknął z jego twarzy. — No dobrze. Porozmawiajmy spokojnie — mruknął, siląc się na uprzejmość. — Można wiedzieć, o co właściwie panom chodzi? Chcielibyśmy, żebyście nam wyjaśnili, czy wiecie, co stało się z właścicielem tej kremowej łady? Stefański wskazał przez otwarte drzwi kantorka samochód Suciewskiego. Ten człowiek nie żyje i wcale byśmy się nie zdziwili, gdybyśmy się dowiedzieli, że przyłożyliście rękę do jego śmierci, dodał z naciskiem. Ależ, panie władzo! W oczach Wogina po raz pierwszy pojawił się strach. Ja nie mam zielonego pojęcia o żadnej mokrej robocie. Bzdura. Jak Boga jedynego kocham, pierwsze słyszę, że kogoś zaciukali. Skąd macie ten wóz? Teraz znów inicjatywę przejął mazurek. Przesłuchiwany przez dłuższą chwilę, spoglądał niezdecydowanie na obu oficerów. Te trzy gabloty podrzucił mi Fredek Pryszczałkowski z Wesołej, wyznał z rezygnacją. Podobno kombinuje z facetem, który potrafi otworzyć każdy wóz. Ale ja tamtego drugiego nigdy na oczy nie widziałem. Wiedzieliście, że to kradzione samochody? Pryszczałkowski mi nie mówił. Nie bądźcie śmieszni. Kto wam w to uwierzy? Niech już będzie, ustąpił Wogin. Ustaliliśmy, że on załatwi gabloty, a ja je rozbiorę na części albo wyszykuję na giełdę. Chcieliście przebić numery na silniku i ramię? Niby tak. Kiedy dostaliście tę ładę? Przedwczoraj wieczorem. Skąd ją wytrzasnął Pryszczałkowski? Diabli go wiedzą. Przesłuchiwany bezradnym gestem rozłożył ręce. Ja Fredka nie pytałem? Nie wspominał wam, że musiał przy okazji pchnąć kogoś nożem? Broń Boże, zaprzeczył wogin żarliwie. Gdybym przewidział, że przez tę ładę będzie taka poruta, pogoniłbym pryszczałkowskiego na zbitą mordę. Za zwykłą paserkę obskoczyłbym trzy, najwyżej cztery lata, a tak Ile was kosztowały te samochody? Na razie tylko pięćdziesiąt kafli. Resztę pieniędzy obiecałem Fredkowi po opyleniu wozów. Znacie adres, tego pryszczałkowskiego? Mieszka razem z bratem w takim partorowym, nieotynkowanym domku przy linii kolejowej na sulejówek. Mogę pokazać. Oficerowie postanowili skorzystać z propozycji i wogina i nie tracąc czasu zabrali go do radiowozu. Niespełna pół godziny później byli już w wesołej. Odnalezienie domu pryszczałkowskiego nie sprawiło przewodnikowi żadnego kłopotu i oficerowie nie mogli się oprzeć wrażeniu, że właściciel warsztatu nierzadko musiał składać wizyty dostarczycielowi kradzionych samochodów. Sam budynek wyglądał dość niechlujnie. Nieotękowane ściany, brudne, pokryte łszczącą się farbą drzwi i wielkie bajoro na środku podwórka świadczyły wymownie. Że gospodarze nie troszczyli się zbytnio o swą własność. Na wszelki wypadek zaparkowali radiowóz dobrych 200 metrów dalej i zostawiwszy wogina pod strażą Pozorskiego, ruszyli piechotą w kierunku domu pryszczałkowskich. Klnąc na czym świat stoi, przebrnęli przez sięgające kostek błoto i stefański energicznie zapukał do drzwi. Dłuższą chwilę nasłuchiwali uważnie, ale wewnątrz panowała kompletna cisza. Mazurek podszedł do najbliższego okna i zajrzał do wnętrza budynku. Nie spostrzegł tam jednak nikogo. Wszystko, niestety, wskazywało na to, że nie zastali żadnego z domowników. Diabli nadali, westchnął Stefański z nieukrywanym zawodem. Ptaszek wyfrunął z gniazdka i nie wiadomo, kiedy wróci. Trzeba na niego poczekać, zauważył ponuro Mazurek. W końcu musimy brać pod uwagę, że Alfred Pryszczałkowski maczał palce w zabójstwie młodego Słuciewskiego. Nie mamy żadnej gwarancji, że dziś lub jutro facet zajrzy do chałupy. Załatw z szefem, żeby przysłał wywiadowców albo chłopaków z miejscowego komisariatu. Niech na niego poczekają. Spróbuję, ale to trochę potrwa. Ostatecznie godzinkę lub dwie mógłbym posiedzieć w tym błocie, zadeklarował się Mazurek. Tylko niech zmiennik przypadkiem nie nawali, bo umrę z nudów albo reumatyzm mnie pokręci. Stefański wrócił do radiowozu i Mazurek został sam. Przez kilka minut krążył w pobliżu domu pryszczałkowskich, poczuwszy jednak na policzkach pierwsze krople deszczu, doszedł do wniosku że nie ma to większego sensu i rozejrzał się za jakimś schronieniem. Niespełna pięćdziesiąt metrów dalej, przy nasypie kolejowym, spostrzegł na poły rozwaloną budkę. Bez wahania ruszył w tamtym kierunku. Z bliska budka wyglądała nieco bardziej zachęcająco. Dwie ściany miała w zupełnie dobrym stanie, a co ważniejsze ocalała prawie połowa kryjącego ją dachu. Oficer z ulgą przysiadł na niezbyt wygodnej ławeczce i już po chwili pogratulował sobie pomysłu. Deszcz zamienił się w porządną ulewę, a na niego padały jedynie nieliczne krople. Po dwóch godzinach deszcz nieco ustał, ale za to zerwał się ostry wiatr. Mazurek w dalszym ciągu wolał nie wyściubiać nosa z budki. Miejsce, w którym siedział, stanowiło zresztą nie najgorszy punkt obserwacyjny. Porucznik zerknął niecierpliwie na zegarek i pomyślał, że traci tylko niepotrzebnie czas. Powoli zaczynał zapadać zmrok, a pryszczałkowski jak dotąd nie pojawił się w pobliżu swego domu. Co gorsza, wbrew obietnicom Stefańskiego nikt jakoś nie przyjeżdżał, żeby zluzować oficera. Mazurek z determinacją sięgnął po ostatniego papierosa i zaczął się właśnie zastanawiać, co dalej począć. Kiedy nagle spostrzegł na drodze sylwetkę niewysokiego, barczystego mężczyzny. Tamten wolnym krokiem minął dwa domki i niezdecydowanie zatrzymał się przed tym, który znajdował się pod obserwacją porucznika. Przez kilka sekund czujnie rozglądał się dookoła i najwyraźniej miał już zamiar skręcić do wejścia, ale w ostatnim momencie coś go powstrzymało. Zaintrygowany porucznik wychylił głowę z budki i natychmiast zrozumiał, co zaniepokoiło mężczyznę? Gdzieś za zakrętem błysnęły reflektory samochodu i rozległ się cichy warkot silnika. Mężczyzna jak gdyby nigdy nic ruszył dalej. Jednak po kilku krokach zawiodły go widać nerwy, bo podbiegł do nasypu kolejowego i nie zwracając uwagi na błoto, przycupnął za jakimś krzakiem. Tymczasem samochód zatrzymał się i zgasił światła. A w chwilę później wysiadło z niego dwóch ubranych po cywilnemu mężczyzn Z pozorną obojętnością przeszli kilkanaście metrów Po czym jeden z nich skręcił w kierunku nasypu Tego było już za wiele dla mężczyzny, który wybierał się do domu Pryszczałkowskich Wyskoczył jak z procy ze swojego ukrycia i co sił w nogach zaczął uciekać w stronę budki Najwyraźniej miał zaraz przebiec przez nasyp nie podejrzewał nawet, że ktoś może mu w tym przeszkodzić. Porucznik nie wahał się ani chwili. Doskonale zdawał sobie sprawę, że trudno byłoby o lepszą okazję do zatrzymania uciekiniera. Odczekał moment i kiedy tamten mijał budkę, dopadł go w dwóch susach. Jeden zdecydowany ruch i ścięty z nóg mężczyzna runął na ziemię. Usiłował jeszcze poderwać się na kolana, ale zanim to uczynił, Porucznik trzymał go już od tyłu za ręce. Gdzie ci tak śpieszno, synku? Mazurek roześmiał się ironicznie. Na pociąg i tak nie zdążysz. Nikt nie lubi sypiać na dołku. Odburknął ponuro pochwycony. A wizyta władzy zawsze się tym kończy. Masz. Pryszczankowski. Cholernie dobrego nosa. Zaryzykował porucznik. Dzisiaj nie zobaczysz własnego łóżka. Nie powiesz chyba, że cię z kimś pomyliłem, upewnił się na wszelki wypadek. Oczywiście, że nie, sapnął pierwszy z nadbiegających właśnie milicjantów, których przyjazd skłonił pryszczałkowskiego do ucieczki. To dobrze. Odetchnął sulgą mazurek. Zabieram go ze sobą. Zwrócił się do funkcjonariusza w cywilu. Musimy sobie porozmawiać o samochodach. Samochody to nie moja specjalność obruszył się zatrzymany. Szkoda byłoby mojej głowy na taką zabawę. A może panowie przyjechaliście po mojego braciszka? zapytał domyślnie. Jesteśmy z Fredkiem podobni jak dwie krople wody, ale w kiciu go nie zastąpię. Rozdział siódmy Zaczynało się właśnie ściemniać. Kiedy stępień doczekawszy się końca ulewy opuścił willę profesora Suciewskiego i wolnym krokiem ruszył w kierunku Wenecji. Nie liczył wprawdzie, że już za pierwszym razem uda mu się sprawdzić prawdziwość informacji o rzekomym handlu dolarami uprawianym przez zabitego, ale chciał poznać atmosferę miejsca, w którym bywał często Jerzy Suciewski. Nie czekając na tramwaj pomaszerował przed siebie. Pokwadrany się dotarł do kawiarni. Miał właśnie zamiar wejść do środka, kiedy w drzwiach stanął oko, w oko z dopiero co poznaną Nowakowską. Co za spotkanie Roześmiała się wesoło na widok kapitana. Czyżby wujaszek dał panu wychodny? Przez cały czas mówił tylko o pogrzebie Jurka, westchnął oficer. Nie mogłem już wytrzymać. I w poszukiwaniu przygód wybrał się pan na spacer. Dobry duch podszepnął mi, że spotkam tu panią. Wpadłam panu fogo. Mrugnęła do niego porozumiewawczo. Jeszcze jak przytaknął skwapliwie. Teraz już się nie dziwię, dlaczego moi koledzy z wybrzeża jeżdżą po dziewczyny do Warszawy. A my nie możemy odżałować, że wilki morskie mają takie powodzenie w stolicy. Wtrącił się stojący za nowakowską wysoki szatyn. Zawracacie w głowach naszym paniom, rozpieszczacie je, a potem porzucacie dla swojego morza. Poznajcie się, skwapliwie zaproponowała dziewczyna. To jest kuzyn profesora, przedstawiła kapitana, a to mój chłopak. Stefan Rosiecki, Andrzej Stępień. Myślę, że nową znajomość wypadałoby oblać. Bez tego chyba się nie obejdzie. Innymi słowy, zabieramy pana do wesołej, zadecydowała Nowakowska. Nasz przyjaciel, Mirek Lewicki, organizuje tam spotkanie towarzyskie. Trochę pogadamy, trochę wypijemy. Nie będę przeszkadzał. Ależ skąd? Kupi pan pół litra, jako wpisowe, i po krzyku. Skoro tak, to chętnie pojadę. Mężczyźni kupili alkohol i nie minęło nawet pół godziny, kiedy cała trójka siedziała już w cytrynowym Volkswagenie Rosieckiego. Właściciel uruchomił silnik i w prawną ręką poprowadził samochód w kierunku najbliższego mostu przez Wisłę. Jak długo zabawi pan w Warszawie? zagadnęła oficera Nowakowska, uśmiechając się kokieteryjnie. Mam nadzieję, że nas pan tak szybko nie opuści? Jeśli wujaszek załatwi mi pracę w centrum, to może zostanę na stałe. Jest pan elektronikiem? Owszem, zapewniam jednak panią, że nie ma w tym zawodzie niczego pasjonującego. Stępień uznał, że lepiej nie rozwijać tematu. Człowiek prawie przez cały czas ma do czynienia z cyframi i tylko liczy je z lewej na prawo i z powrotem. Ależ to okropne. Przede wszystkim beznadziejnie nudne. Całe szczęście, że istnieją i inne sposoby zdobywania pieniędzy. Ciarki mnie przychodzą, kiedy pomyślę, że może kiedyś będę musiała wziąć się za jakąś robotę. Piękne kobiety zostały chyba stworzone do bardziej wzniosłych celów. Miły jesteś, niespodziewanie przeszła na ty. Szkoda, że nie wszyscy mężczyźni rozumują w ten sposób. Na głupotę nie ma lekarstwa, zauważył sentencjonalnie kapitan. Ale między nami mówiąc, to nie chce mi się wierzyć, żeby jakikolwiek facet pozostał nieczuły na twoje wdzięki, ludeczko. Andrzeju, nie podrywaj mi dziewczyny, zażartował Rosiecki, który podobnie jak Nowakowska zwracał się już do oficera po imieniu. Fakt, że z ludki klasa babka, lepiej jednak. Żeby nikt poza mną jej o tym nie mówił. Zazdrosny tyran, prychnęła Nowakowska, wydymając wargi w zabawnym grymasie. Ledwo usłyszę od kogo śmiłe słówko, zaraz się wtrąca. Lewicki mieszkał w eleganckiej, choć położonej nieco na uboczu, wili. Kilka zaparkowanych tuż obok samochodów zachodnich marek świadczyło wymownie o zamożności zbierającego się tutaj towarzystwa. Stępień miał szczerą ochotę obejrzeć nieco dokładniej najbliższe otoczenie willi i szukał właśnie odpowiedniego pretekstu, ale Rosicki zatrzymał swego Volkswagena przed samym wejściem. Co gorsza, z zachmurzonego nieba ponownie zaczęły padać krople deszczu. Przestraszona tym najwyraźniej dziewczyna z piskiem wyskoczyła z samochodu i przez niedomknięte drzwi bezceremonialnie wbiegła do przedpokoju. Chcąc nie chcąc kapitan ruszył za nią. Odkładając zaplanowany rekonesans na później, zwłaszcza, że i Rosiecki nie zdradzał ochoty, by pozostawać dłużej na dworze. Gospodarz okazał się niskim, nienaturalnie otyłym mężczyzną o nieco posiwiałych skroniach i szerokiej, błyszczącej potem twarzy. Raz po raz wygładzając, wypuszczoną na spodnie haftowaną koszulę wylewnie powitał przybyłych i na samym wstępie zmusił każdego do przyjęcia pękatej szklanicy z jakimś mocnym koktajlem. Jedzenie to niezbawienie, picie to jest życie, wyrecytował z emfazą, jak gdyby wygłaszał myśl filozoficzną, a nie pijackie zawołanie. Pijesz znaczy, żeś porządny człowiek, nie pijesz, to idź do diabła. Oficer posłusznie wysączył połowę zawartości szklanki i z ciekawością ruszył za Lewickim w głąb wili, skąd dobiegały ostre dźwięki nagranego na taśmę magnetofonową przeboju. Weszli do obszernego, jaskrawo oświetlonego pomieszczenia. Zgromadzone tu sprzęty, choć w większości stylowe i starannie dobrane, nie były w najlepszym stanie, za to porozstawiane wszędzie butelki o różnych kształtach i etykietach wskazywały jednoznacznie. Że alkoholu w tym domu nigdy nie brakowało. Chodź, pokażę ci, kto jest kto. Koło stępnia pojawiła się znowu Nowakowska. Przekonasz się, że trudno o bardziej zwariowaną menażerię. Zwłaszcza gospodarz wygląda, jak gdyby dopiero wrócił z cyrku, zauważył cierpko kapitan. Te koszule podobno wyszczuplają, konfidencjonalnie ściszyła głos. Mirek ma dobrze ponad cztery dychy na karku, a nosi się jak młodzieżowiec. Skoro go na to stać, Stary zostawił mu w spadku dwa hektary pod szkłem. Mirek najął ogrodnika z prawdziwego zdarzenia, który rządzi całym interesem, a sam goli wódę albo ugania się za dziewczynami. Wprawdzie okropny z niego pokraka, ale dzięki swojej forsie bez trudu znajduje sobie sympatię. Spójrz tam! Wskazała oficerowi stojącą przy oknie wysoką brunetkę w obcisłym sweterku i dżinsach. Aś kamalina była striptizerka. Głupek obsypuje ją złotem, więc czasem pozwala mu na to i owo. A ten stojący obok kaśki gladiator. Adam zabawiec. Jak widzisz, podoba się dziewczynom, bo wygląda niczym bokser wagi ciężkiej. Ale to nieciekawy typ. Nawet nie wiem, z czego żyje. Kiedyś przytaszczyła go do nas Monika Witwicka i jakoś się przylepił. Twój chłopak gada z jakimiś dwoma facetami w wieku lewickiego. Wielki duet braci zatwarskich. Nowakowska parsknęła nieco przeduszonym śmiechem. Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe. Poniekąd konkurencja ojca Stefana. Żony zostawili w domu, a tu jak zwykle przyjechali z małolatkami. Lekceważąco skinęła głową w kierunku dwóch siedzących na niskiej kanapce dziewczyn w niezbyt modnych sukienkach. Skąd inąd cholernie skąpi goście. Została nam jeszcze trójka przy barku. Tej wiewiórki w zielonej kiecce nigdy przedtem nie widziałam, przyznała z nieukrywanym żalem. Pewno ściągnął ją Leszek Maliszewski. Chociaż diabli wiedzą. To pewno ten niższy blondyn w aksamitnej marynarce? Zgadza się. A tamten trochę wyższy w golfie? Włodek Malina, brataśki. Fajny facet. A poza tym, gdybyś chciał kupić albo sprzedać trochę zielonych, to cię uczciwie załatwi. Cenna znajomość. No myślę, porozumiewawczo przymrużyła oko. Dla ludzi z wybrzeża. Tylko nie siadaj z nim do pokera, dodała ostrzegawczo. Ma niesamowity fart i już niejednego puścił z torbami. Ja też nie jestem ostatni. Jak chcesz, żebyś jednak później nie żałował. Oplotkowałaś całe towarzystwo? Rosieckiego najwyraźniej znudziła rozmowa z właścicielami warsztatu samochodowego. Bo zostawiwszy ich podszedł dostępnia i Nowakowskiej. Znam ciebie i jestem pewien, że każdemu przypięłaś jakąś łatkę. Z wyjątkiem Moniki odparła zaczepnie. Szkoda, że nikt jej tu dzisiaj nie przywiózł. Przynajmniej rozerwałaby się trochę dziewczyna. W czym problem? Mógłbyś przecież jeszcze po nią pojechać? Jestem po kilku wódkach. A co to ma do rzeczy Niecierpliwie wzruszyła ramionami. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłeś wóz nie będąc w stanie utrzymać się na nogach. No dobrze. Rosiecki ustąpił nad łatwo. Powiem Mirkowi, żeby uprzedził Monikę telefonicznie i już jadę. Życzę powodzenia, dorzucił kapitan. Ale wątpię, czy po tym, co przeszła, da się namówić. Lepiej nie kracz, fuknęła Nowakowska. Stefan byłby niepocieszony, gdyby choć raz w życiu oparła mu się jakaś dziewczyna. Zobaczycie, że ją przywiozę, zapewnił Buńczucznie Rosiecki. Przyjaciel Nowakowski ruszył do wyjścia, a stępień, widząc, że dziewczyna wysączyła już swoją szklankę, bez namysłu sięgnął po stojącą w pobliżu butelkę. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nic tak skutecznie nie rozwiązuje języków jak alkohol i postanowił wykorzystać chwilową nieobecność rosieckiego do zdobycia kolejnych informacji o zebranym towarzystwie. Butelka zawierała nie najgorszą gatunkową whisky i Nowakowska przyklasnęła z aplauzem inicjatywie kapitana. Podnosiła właśnie szklankę do ust, kiedy z pod okna dobiegł ich podniesiony głos zabawca. Czuję się, Asiu jak na zebraniu emerytów Rozruszaj ich na miłość boską, dziewczyno, bo w końcu wszyscy pomrzemy z nudów. Malina bez słowa weszła na środek pokoju i w takt płynącej z magnetofonu melodii zaczęła prowokująco kołysać biodrami. Moment później kilka wystudiowanych ruchów sprawiło, że sweterek i dżinsy znalazły się na podłodze. Zebrani umilkli jak na komendę. Wprawdzie kobiety przyjęły początek striptizu bez większego zainteresowania, ale mężczyźni przyglądali się zgrabnej dziewczynie z wyraźną przyjemnością. Zapraszam do zabawy. Przeciągnęła się jak kotka. Nie bądźcie tacy cnotliwi. Któryś z mężczyzn z aplauzem klasnął w dłonie, a rudowłosa dziewczyna w zielonej sukience zachichotała frywolnie, ruszając w ślad za Maliną na środek pokoju. Nie przewidujący takiego obrotu rzeczy, Stępień zerknął niepewnie na Nowakowską. Ta odstawiła trzymaną w ręku szklankę i niespodziewanie, objąwszy go za szyję mocno, pocałowała w usta. Może być fajnie, zanim Stefan wróci z Moniką, szepnęła z niedwuznacznym uśmiechem. Kapitan stracił na moment Rezon. Może się przejdziemy, zaproponował nieśmiało. Deszcz chyba już przestał padać. Najwyraźniej miała ochotę rzucić coś uszczypliwego pod jego adresem, ale machnęła tylko ręką i na ruszyła naruszyła do przedpokoju. Stępień odetchnął sulgą. Wyglądało na to, że nie będzie musiał brać udziału w rozpoczynającej się właśnie orgietce. Na dworze faktycznie przestało padać, temperatura spadła jednak w okolice zera, co odczuł nawet ubrany w ciepłą kurtkę i zahartowany kapitan. Raz po raz spoglądał ze współczuciem na modny, ale wiatrem podszyty, płaszczyk Nowakowskiej, wyrzucając sobie, że nocny spacer może się dla niej skończyć przeziębieniem. Zastanawiał się właśnie, jak undobruchać urażoną dziewczynę, kiedy drogę zastąpiło im dwóch barczystych, dwudziestoparoletnich chłopaków. Zmiataj, frajer, do chałupy, lekceważąco rzucił pierwszy z nich do oficera. Szkoda twojej gębusi, a my i tak wygarbujemy skórę tej dziwce. Monikę też prędzej czy później któryś z nas mojką przeciągnie, dodał drugi pozornie bez związku. Będą wiedziały, że braci Morczyków nikt bezkarnie w trąbę nie puszcza. Pierwszy z napastników błyskawicznym ruchem odpiął szeroki, skórzany pas zakończony masywną klamrą i zakręcił nim ostrzegawczego młynka tuż nad głową stępnia. Zjeżdżaj stąd, bo i ty oberwiesz, wychrypiał groźnie. Ile razy mam ci to, baranie, powtarzać? Klamura ponownie przemknęła nad głową kapitana, ale ten nie czekał już, aż morczyk zakręci trzeciego młynka. Precyzyjnie wymierzył mu potężnego kopniaka w podbrzusze i chwyciwszy go za przegub zdecydowanie pociągnął ku sobie. Półobrót i rzut wykonał niczym podczas ćwiczeń z samoobrony. A głuchy jęk padającego na ziemię chłopaka świadczył wymownie, że w najbliższym czasie nie będzie on już w stanie zrealizować swojej groźby. Kapitan pomyślał z satysfakcją, że długie godziny treningów nie poszły na marne. Miał właśnie zamiar zająć się drugim z braci morczyków, kiedy nagle zrobiło mu się jasno przed oczami i poczuł tępy ból w okolicy lewego ucha. Stracił równowagę i runął jak długi w głęboką kałużę. Bardziej odruchowo niż świadomie przylgnął do błotnistej maziń i niczym na zwolnionym filmie spostrzegł but napastnika mijający dosłownie o milimetry jego głowę. Tamten zachwiał się i Stępień zdał sobie sprawę, że jest to jedyna szansa. Ostatkiem sił sięgnął obcasem kolana Morczyka. Kopnięcie było słabe i dość nieporadne, na szczęście jednak wystarczyło, by i przeciwnik przewrócił się na ziemię. Chłopak poderwał się pierwszy i z furią ruszył na leżącego jeszcze oficera. Za draniu, wyknął z wściekłością, wyciągając z zapazuchy nóż. Powąchasz sobie trawkę od spodu. Stępień podniósł się z ziemi i zrobił krok w kierunku napastnika. Chłopak machnął nożem, jak gdyby chciał nim pchnąć kapitana, ale tym razem oficer był zdecydowanie szybszy. Z całej siły uderzył kantem dłoni w nadgarstek morczyka. Ten zawył z bólu i wypuszczając nóż z ręki cofnął się do tyłu. Sekundę później wymierzony przez stępnia precyzyjny cios w szczękę powalił chłopaka na ziemię. Idziemy, zadecydował stępień, odwracając się do Nowakowskiej. Starczy już wrażeń na dzisiaj. Bez słowa ruszyła za nim w kierunku willi lewickiego. Była bardzo poruszona tym, co zaszło, ale przez całą drogę wolała zachować milczenie. Dopiero kiedy znaleźli się pod drzwiami, objęła kapitana za szyję i kilka razy pocałowała w policzki. Silny jesteś, szepnęła z nieukrywanym podziwem. Nie wiem, co oni by ze mną zrobili, gdyby nie ty. Dziękuję ci. Nie przejmuj się, mała, zbagatelizował sprawę. Takim typom czasami coś odbija. Weszli do przedpokoju. Nowakowska chciała ponownie pocałować oficera, spojrzawszy jednak na niego parsknęła nagle niepohamowanym śmiechem. Jak ty wyglądasz? Wskazała wymownie na jego spodnie i kurtkę. Jeszcze nie widziałam kogoś tak unurzanego w biocie. Rzeczywiście przyznał z zażenowaniem. Łachy kwalifikują się do wyrzucenia. Raczej do prania, sprostowała pocieszająco. Poczekaj chwilę, zaraz coś wymyślę. Stępień posłusznie dał się zaprowadzić do kuchni i, ściągnąwszy zabłocone ubranie bez protestu, oddał je dziewczynie. Obiecała, że wróci za kilka minut i zostawiła kapitana samego. Nie minął nawet kwadrans, kiedy do kuchni wkroczył Lewicki. Miał na sobie luźny, pstrokaty szlafrok ale za to przyniósł jakiś sweter i znoszone dżinsy. Myślę, że powinny na ciebie pasować, oznajmił z nadzieją w głosie. Brataśki ma podobną figurę. Zresztą, radzę ci, zostaw te i chodź do nas. Tylko pospiesz się, bo zabawa już się rozkręciła. Lewicki zachichotał i nie czekając na odpowiedź wybiegł z kuchni. Kapitan sięgnął po spodnie. Mówiąc szczerze był z siebie bardzo niezadowolony. Na udział forgii zupełnie nie miał ochoty, a wyglądało na to, że w przeciwnym wypadku straci szansę na nawiązanie bliższych kontaktów ze znajomymi Jerzego Suciewskiego. Cholerni erotomani zaklął ze złością. A swoją drogą ciekawe, co by powiedział mój szef, gdyby ktoś mu kazał świecić gołym tyłkiem w tym zwariowanym towarzystwie. Założył sweter, wyszedł do przedpokoju i przystanął niezdecydowany przed drzwiami, z za których dochodziły śmiechy i wulgarne pokrzykiwania. Nie widząc innego wyjścia miał już zajrzeć do środka, kiedy drzwi otworzyły się nagle i stanęła w nich Witwicka. Na jej twarzy malowała się furia. Spostrzegłszy oficera, dziewczyna jak gdyby się zawahała, ale prawie natychmiast chwyciła go kurczowo za rękę. Ty jesteś kuzynem profesora, raczej stwierdziła niż zapytała. Owszem, przytaknął skwapliwie. Przywiozła mnie tu ludka. Zabierz mnie do domu, zażądała z determinacją. Zabierz mnie od tego bydła. Dla nich nie ma świętości. Dla nich nic się nie liczy. Jedziemy. Stępień nie zastanawiał się ani przez moment. Chyba zdążymy jeszcze na pociąg. A swoją drogą kanalia z tego Rosieckiego. Zabrałam mu kluczyki od wozu. Umiesz prowadzić? Oczywiście. Wprawdzie trochę piłem, ale już dawno. Rozdział ósmy. Zrozumcie wreszcie, pryszczałkowski, że wasz upór na nic się nie zda, tłumaczył cierpliwie mazurek. Prędzej czy później, Fredek i tak trafi za kratki. A wy zupełnie niepotrzebnie możecie napytać sobie biedy. Do kogo ta mowa? Zatrzymany kolejny już raz beznamiętnie wzruszył ramionami. Władza wie swoje, a ja swoje. Szukacie fretka, więc wam krzyżyk na drogę. Choćbyście jednak na głowach stanęli, ja braciaka nie Mieliście przy sobie fałszywe dolary. Znalazłem je kwadrans przed tym, jak mnie pan dorwał. Gdzie? Powiedzmy, że na drodze przesłuchiwany uśmiechnął się bezczelnie. A może w rowie? Zresztą, czy to takie ważne? Dwa i pół roku siedzieliście za rozpowszechnianie portretów Jerzego Waszyngtona własnoręcznej produkcji. Skoro mnie wypuścili, znaczy, że jestem zresocjalizowany, oświadczył Pryszczałkowski z enfazą. Jak pan władza nie wierzy? To proszę zajrzeć do moich papierów. Ze świecą można szukać bardziej zdyscyplinowanego więźnia. Wasza sprawa, zrezygnował porucznik, a o tych fałszywych dolarach porozmawiają z wami koledzy z innej sekcji. Oficer odprowadził zatrzymanego do aresztu i wracał właśnie do siebie, kiedy na korytarzu natknął się na Stefańskiego. Poszkapiłeś sprawę. Tamten nie mógł się powstrzymać od uszczypliwej uwagi. Złapałeś nie tego pryszczałkowskiego, co trzeba. Krytykować każdy potrafi, mruknął niechętnie porucznik, gdy chwilę później znaleźli się w pokoju Stefańskiego. Wielka szkoda, że to nie ty sterczałeś przez cały wieczór na deszczu. Nie byłbyś teraz taki mądry. Dobrze wiesz, że miałem inną robotę robiłeś oględziny Łady Suciewskiego? Trwało to do drugiej w nocy. Chociaż ze skutkiem? Wyobraź sobie, że na tylnym siedzeniu znaleźliśmy ślady krwi. Eksperci twierdzą, że jest to krew tej samej grupy co Denata. Innymi słowy, chłopaka zabito w samochodzie? Chyba raczej ktoś przewoził wozem zwłoki, sprostował Stefaniński z samego rana skontaktowałem się z zakładem medycyny sądowej. Lekarz, który robił sekcję młodego Suciewskiego, bardzo kręci nosem na koncepcję zabójstwa w samochodzie. Jego zdaniem sprawca musiał zadać cios od tyłu, prawie pod kątem prostym, tyle że nieco z dołu. Tak czy inaczej trzeba znaleźć Fredka Pryszczałkowskiego, a na to w najbliższym czasie się nie zanosi. Z braciszka nic nie wydusiłeś. Niestety. Znaczy, że cała nadzieja w pozorskim? On też z pustego nie naleje. Ale może znajdzie coś w kartotekach. Na razie poczęstowałbyś mnie herbatą, poprosił mazurek przymilnie. Prawdę powiedziawszy, nie zdążyłem jeszcze zjeść śniadania. Stefański sięgnął do szuflady biurka po sporą blaszaną puszkę i rozglądał się właśnie za szklankami, kiedy do pokoju wkroczył Chorąży. Był w nie najlepszym humorze, co świadczyło wymownie, że nie przynosi żadnych rewelacyjnych wiadomości. Diabli nadali z tym fredkiem pryszczałkowskim, rzucił ze złością na samym wstępie. Wiemy o nim tyle, co kot napłakał. Widocznie facet nie lubi rozgłosu. Zauważył cierpko Mazurek. Jakbyś zgadł, przytaknął pozorski, prawie nienotowany. Ma na koncie tylko jeden wyrok za przewłaszczenie fiata i bardzo sprytnie wywinął się z dawizowej sprawy swojego braciszka. Sam ukradł tamten samochód. Pomagał mu szatniarz z Wenecji, niejaki Resiek Nowacki. Młody Suciewski też bywał w Wenecji. To jeszcze o niczym nie świadczy, wtrącił Stefaniński. Sprawdźcie, oczywiście, Nowackiego, ale i tak będę musiał załatwić z szefem, żeby patrole rozejrzały się za Pryszczałkowskim. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś w miarę aktualne zdjęcie. Mazurek zrezygnował z herbaty i razem z Pozorskim ruszył do wyjścia. Niespełna dwadzieścia minut później zaparkowali radiowóz w pobliżu Wenecji. W kawiarni było prawie pusto i niewysoki. pucałowaty szatniarz powitał ich z przesadną grzecznością. Milicyjne legitymacje stropiły go wprawdzie wyraźnie, usłyszawszy jednak, o kogo chodzi funkcjonariuszom, natychmiast odzyskał rezon. Ryśka wyrzucili jakieś dwa miesiące temu wyjaśnił z zadowoleniem. Teraz urzęduje tu na zmiany ze szfagrem. Co przeskrobał Nowacki, zainteresował się mazurek. Urżnął się jak świnia i sklął od ostatnich jednego z gości. Miał pecha, bo facet był jakąś szychą z urzędu dzielnicowego. Poprzednik pańskiego szwagra często pijał podczas pracy? Ściśle rzecz biorąc, to on prawie nie trzeźwiał. Nie wie pan przypadkiem, gdzie mieszka obecnie Nowacki? Na wrzecionie. A tego mężczyznę pan zna? Porucznik wyciągnął z kieszeni zdjęcie Jerzego Sociewskiego. On tu podobno często bywał. Faktycznie, nie obca gęba, przyznał szatniarz, choć bez specjalnego przekonania. Ale kto on zacz, tego panu nie powiem. Jakoś nie wpadł mi foko. Szkoda. Pan władza zostawi fotkę. Jak gościa przyniesie, to dam cynk. Myślę, że poradzimy sobie inaczej, odparł wymijająco oficer. Zresztą, prawdę powiedziawszy, bardziej zależy nam na kimś innym. Na kim? Na Fredku Pryszczałkowskim. Widziałem go w sobotę, ożywił się szatniarz, chociaż zaraz, z wyraźnym zakłopotaniem, podrapał się w głowę. Chyba jednak było to w czwartek. Przyszedł sam? Owszem, ale później siedział przy stoliku razem z takim świńskim blondynem o posturze Tarzana. Nie wie pan, co to za jeden? Widziałem go pierwszy raz w życiu. Czyli nie bywał przedtem w Wenecji? Szczerze wątpię. Takiego trudno nie zauważyć. Nowoczesny blok przy ulicy Wrzeciono sprawiał z zewnątrz dość przyjemne wrażenie. Niestety klatka schodowa nie wyglądała już tak zachęcająco, a nieczynna winda skutecznie popsuła im humory. Klnąc dozorce i konserwatorów wdrapali się na ostatnie piętro. Mazurek z mieszanymi uczuciami nacisnął dzwonek. Na szczęście Nowacki był akurat u siebie. Panowie w jakiej sprawie? Zmierzył funkcjonariuszy niechętnym spojrzeniem. Mamy interes do Fredka Pryszczałkowskiego, odparł porucznik, wchodząc bez zaproszenia do przedpokoju. To wasz dobry znajomy, więc jesteśmy. Nie widziałem chłopaka od pół roku, potrząsnął głową gospodarz. A zresztą on tutaj nigdy nie przychodził. Kiedyś jednak kochaliście się jak bracia, zakpił Pozorski. Nawet wspólny wyrok wam się trafił. Stare dzieje historia lubi się powtarzać. Czyżby Fredek znów coś przeskrobał? Powiedzcie, gdzie go szukać to chętnie zaspokoję waszą ciekawość obiecał Mazurek więc jak? Umowa stoi, kiedy ja nie mam z nim żadnego kontaktu trudno w to uwierzyć uśmiechnął się porucznik. Tacy z Was byli przyjaciele, i raptem nic o nim nie wiecie. Przyjaciele, przyjaciele, z nagłą złością wybuchnął gospodarz. Bodaj było, obu za szlak trafił. Niedawno miałem przez bydlaka kłopoty, a i teraz widzę, że znowu zaczyna się polka. Po co więc nadstawiacie za niego skórę? Adam mi pan spokój, jeśli go przypucuję? Czemu nie? Ja o Fredku właściwie nic nie wiem, przezornie zastrzegł się Nowacki, ale Anka niejedno mogłaby o nim powiedzieć. Jaka Anka? Moja siostra, przez kilka miesięcy chodzili ze sobą. Jesteście pewni, że będzie chciała z nami gadać? Ona? Jasne. Jest na niego cięta. Gdzie znajdziemy waszą siostrę? W ogóle, to mieszka na stołecznej, ale teraz pewno siedzi u nowego kochasia. Kto to taki? Włodek Malina. Cholernie dziany facet. Ma wille na saskiej kępie. Mazurek skinął głową na pożegnanie i miał właśnie zamiar ruszyć do wyjścia, ale zatrzymał go jeszcze chorąży. Pokaż mu fotografię Suciewskiego, zaproponował. Do niedawna pracował w Wenecji. Mógł więc zapamiętać chłopaka. Mazurek bez słowa wyciągnął zdjęcie i podał je Nowackiemu. Tamten przez kilka sekund przyglądał się bacznie fotografii, w końcu jednak bezradnie rozłożył ręce. Nie pamiętam, westchnął z żalem. Niby twarz nie jest mi obca, ale czy gość bywał w Wenecji, tego panu nie przysięgnę. Może widzieliście go kiedyś w towarzystwie Fredka Pryszczałkowskiego podpowiedział Pozorski. Niewykluczone zawahał się gospodarz. Chociaż diabli wiedzą. Dochodziła piętnasta. Kiedy zatrzymali radiowóz przed starą, niepozornie wyglądającą wilą przy Berezyńskiej. Przez dłuższą chwilę chorąży naciskał dzwonek. Nim cichy Brzęczyk oznajmił funkcjonariuszom, że mogą otworzyć furtkę i wejść na teren posesji. W drzwiach wili powitała ich rudowłosa dziewczyna otulona w gruby, męski szlafrok. Spocona, nieumalowana twarz i potargane włosy świadczyły wymownie, że właśnie musiała wstać z łóżka. Pani Anna Nowacka domyślił się pozorski. Owszem, ziewnęła ostentacyjnie nie zasłaniając ust. Panowie przyjechaliście, żeby mnie o tym poinformować? Mamy do pani kilka pytań, rzucił ostro Mazurek. Możemy porozmawiać tutaj albo w komendzie. Jak pani wygodniej? Po co jechać do komendy? bąknęła pojednawczo Pozwólcie, panowie, do środka. Zapraszającym gestem otworzyła drzwi i wpuściła ich do przedpokoju. Spodziewali się, jeśli nie luksusowego, to przynajmniej dostatniego wyposażenia. Tymczasem wnętrze było niezwykle ciemne i brudne. Włodek mieszka tu dopiero od miesiąca wyjaśniła, widząc zdziwione miny funkcjonariuszy. Nie było czasu, żeby doprowadzić wszystko do porządku. Zwłaszcza, że po nocach się hula i w dzień trzeba to odespać. Zakpił porucznik, wskazując wymownie na szlafrok Nowackiej. Trudno żyć jak w zakonie, odparła z lekką urazą. Znajomy urządzał wczoraj prywątkę i zabawa potrwała do rana. Można wiedzieć, gdzie było to przyjęcie? W wesołej, u Mirka Lewickiego. Fredek Pryszczałkowski też tam był. Ten głupi ham pogardliwie wydeła wargi. Wyrzuciliby go na zbity pysk, gdyby się tylko pokazał. Kiedyś jednak pozostawała z nim pani w bardzo bliskich stosunkach, wtrącił uszczypliwie pozorski. Kiedyś znałam wielu mężczyzn, stwierdziła z prowokującą szczerością. Ale teraz tacy jak Fredek mnie nie interesują. Teraz ma pani bogatego przyjaciela. Prawdę powiedziawszy dopiero go poznałam. A Fredka już Pani nie widuje? Wypytujecie, Panowie, jak gdyby pryszczałkowski zdrowo narozrabiał. Po prostu mamy do niego interes, wyjaśnił oględnie Mazurek. Może pomogłaby nam Pani go odszukać? Czemu nie? Po twarzy dziewczyny przemknął złośliwy uśmiech. Urządził mnie bydlak na cacy, więc wypadałoby mu się odwdzięczyć. W domu go nie zastaliśmy. Jasna sprawa, ze zrozumieniem skinęła głową. Jeśli czuje pismo nosem, to pewno zamelinował się u któregoś z kolesiów. Jak pani myśli, u którego? Najprędzej u Mietka za twaruchy albo u Zenka Boncara. To on ich zna? Ma się rozumieć. Kiedyś nie było tygodnia. Żeby nie ucieli sobie zakrapianego pokerka. Jasna cholera, zaklął porucznik. Teraz rozumiem, dlaczego Pryszczałkowski zniknął. Przecież w niedzielę byliśmy u Boncara. To on musiał ostrzec Fredka, że się nim interesujemy. Jeśli drań prysnął z Warszawy, to szukaj wiatru w polu, westchnęła Nowacka z wyraźnym zawodem. Szkoda. Myślę. Że go znajdziemy, mruknął Mazurek. Proszę się nie martwić. Ale zaraz przypomniał sobie nagle: Pani zdaje się była w sobotę u zatwaruchy? Skąd pan wie? Przyznała zaskoczona. Owszem, poszłam zobaczyć starych znajomych. A że akurat trafiłam na bibkę? Malina nie miał nic przeciwko temu. Załatwiał u siebie jakieś interesy i dał mi wychodne cczałkowski się tam nie pokazał o ile pamiętam byli tylko bącar zabawiec i siwucha popiliście jeszcze jak jedynie adam jako tak otrzymał się na nogach ja przed jedenastą byłam już ugotowana i gdyby nie on nie doszłabym nawet do kanapki mniejsza o to zbagatelizował sprawę mazurek w końcu co za różnica. Kto z kim pije i dlaczego? Życiowy z pana facet. Zaraz damy pani spokój, stwierdził porucznik. Niech pani jeszcze tylko obejrzy fotografię tego chłopca. Bez specjalnej nadziei kolejny już dzisiaj raz wyciągnął zdjęcie Jerzego Suciewskiego. Widziała go pani kiedyś? Pewno, że tak, ucieszyła się dziewczyna. To znajome Włodka. W zeszłym tygodniu namawiał mnie nawet na wycieczkę za miasto. Mieliśmy pojechać we czwórkę z jego dziewczyną i z Leszkiem Maliszewskim. Do wycieczki nie doszło. Malina mi nie pozwolił. Czasami jest trochę zazdrosny. Rozmawiała pani później z Suciewskim. Jakoś nie było okazji. O której wraca pani przyjaciel. Zmienił temat oficer. Diabli wiedzą, bezradnie rozłożyła ręce. Może za godzinę, a może dopiero jutro rano. Coś mu przekazać? Nie. Myślę, że nie będzie mi już potrzebny. Skłamał mazurek. Chwała Bogu odetchnęła z wyraźną ulgą. Pan wie, jakie są chłopy. Miałabym się spyszna, gdyby mu pan nadał o mojej znajomości z Pryszczałkowskim. Zatwarucha zajmował połowę parterowego, dość niechlujnie wyglądającego domku przy ulicy Sobockiej. Dawno już minęła osiemnasta i w sąsiednich oknach paliły się światła. Na pierwszy rzut oka wyglądało, że gospodarza nie ma w domu, ale niezrażeni tym funkcjonariusze zaparkowali radiowóz i ruszyli do wejścia. Pozorski miał właśnie zamiar zapukać, w ostatniej jednak chwili porucznik powstrzymał go znaczącym gestem. Lepiej zobaczyć od tyłu zaproponował koledze. Z takimi negusami nigdy nic nie wiadomo. Chorąży skinął potakująco głową i funkcjonariusze, nie bacząc na błoto, pomaszerowali dookoła budynku. Jak gdyby na potwierdzenie słów oficera przez jedno, nie dość dokładnie zasłonięte od wewnątrz okno sączyła się smuga światła. Mazurek spróbował zerknąć do środka, ale szpara w zasłonie była zbyt wysoko. Sam nie dam rady, rzucił szeptem do pozerskiego: podsać. Chorąży stękając z wysiłku spełnił prośbę kolegi i porucznik zajrzał do niewielkiego, zastawionego tandetnymi meblami pokojku. W rogu klęczał na podłodze jakiś tęgi, szpakowaty mężczyzna. Oficer domyślił się, że jest to sam zatwarucha, i chcąc zobaczyć, co tamten robi, przybliżył twarz do szyby. W tym momencie podtrzymujący go Pozorski stracił nagle równowagę i obaj wylądowali na ziemi. Bodaj bycie. Mazurek niezgrabnie gramolił się z błota. Teraz moja starań nie wpuści mnie do domu. Wymównym gestem wskazał na swoje spodnie. Chorąży, który wybłocił się jeszcze gorzej od porucznika, odburknął tylko coś pod nosem i ponownie podsadził kolegę. W kącie gdzie jeszcze przed chwilą klęczał Zatwarucha, stała obecnie opasła szafa, a gospodarz spiesznie wrzucał do niej jakieś stare szmaty. Wchodzimy, zadecydował Mazurek. Coś mi się zdaje, że dokonałem cennego odkrycia. Pozorski został jeszcze przez moment potoknem, a Mazurek wrócił do drzwi i energicznie zapukał. Zatwarucha otworzył prawie natychmiast. Co sprowadza kochaną władzę w moje skromne progi. Powitał porucznika z przesadną grzecznością, udając, że nie dostrzega świeżego błota na jego spodniach. Gość w dom, Bóg w dom. O, jest i pański kolega, dodał tym samym tonem na widok wyłaniającego się z za rogu budynku chorążego. Proszę szanownych panów do środeczka. Gospodarz miał zamiar wprowadzić funkcjonariuszy do sporej kuchni po prawej stronie od wejścia, ale Mazurek bezceremonialnie odsunął go na bok i ruszył do pokoju. Powiedzcie, co jest pod tą szafą, rzucił ostrym, nieznoszącym sprzeciwu głosem: Co tam schowaliście? Ależ, panie władzo, Po twarzy za twaruchy przemknął cień niepokoju. To musi być jakieś nieporozumienie. Czyżby? Kiedy, jak Boga kocham, tam nic nie ma Przekonamy się? Gospodarz chciał jeszcze coś odpowiedzieć, ale zniecierpliwiony porucznik podszedł do szafy i zdecydowanym ruchem odepchnął ją od ściany. Okazała się nadspodziewanie lekka i oficer nabrał pewności, że za twarucha musiał często przestawiać ją z miejsca na miejsce. Mazurek przyklęknął i przez dłuższą chwilę lustrował podłogę bacznym spojrzeniem. Jedna z desek leżała nieco niżej od pozostałych. Spróbował ją przesunąć i aż sapnął z zadowolenia. Pod deską znajdował się prymitywny schowek, w którym leżały cztery banknoty dziesięciodolarowe, dwa damskie zegarki i tani pierścionek. Nie powiecie mi chyba, że to prezent od cioci z Ameryki, roześmiał się porucznik, spoglądając kpiąco na zatwaruchę. Ciekawe tylko, czy przedmioty... Które sprzedaliście w sobotę, pochodziły z tego samego skoku, dodał przypominając sobie informacje siwuchy. Przez kilkanaście sekund w pokoju panowało milczenie. Gospodarz wyraźnie pobladł i nerwowo wyłamując sobie palce, na poły ze strachem, na poły z niedowierzaniem wpatrywał się w funkcjonariuszy. Zapomnieliście języka w gębie. Pozorski przyszedł w sukurs z koledze. Chyba sami widzicie, że żadne wykręty nie zdadzą się na nic. Niech już będzie, wyjąkał z rezygnacją zatwarucha. Cały ten chłam zwinąłem jednemu ogrodnikowi z powązek. Wiemy, zablefował mazurek. Część towaru sprzedałem Julkowi Mogielnickiemu z wrzeciona. A pieniądze przepiliście w sobotę ze znajomymi, siląc się na spokój uzupełnił porucznik. To wszystko nie jest dla nas żadną rewelacją. No więc czego jeszcze ode mnie chcecie? Alfreda Pryszczałkowskiego. Nie rozumiem? Nie musicie, lekceważąco wzruszył ramionami oficer. Po prostu mamy do niego interes. Fredek jest specjalistą od samochodów, z determinacją wyrzucił z siebie gospodarz. Przy ostatniej gablocie coś mu się nie poszykowało, bo mówił, że będzie musiał pryskać z Warszawy. Bał się, że zostanie zatrzymany? Raczej nie on, a jego wspólnik. Ale to na jedno wychodzi. Powiedział wam, kto był tym wspólnikiem? Fredek nie lubi strzępić sobie języka. Chyba jednak nie z każdym chodził na robotę. Kiedyś kombinował z Nowackim, później z zabawcem. Zabawiec był u was w sobotę, przypomniał sobie porucznik. Tylko nie zaprzeczajcie, bo są na to świadkowie, dodał ostrzegawczo. Dlaczego niby miałbym odwracać kota ogonem? Zatwarucha potrząsnął głową z widoczną urazą. Owszem, Adam siedział z nami przez jakąś godzinkę może dwie. Tak krótko. Przed północą ktoś po niego przyjechał. Alfred Pryszczałkowski? Nie wiem. Adam zobaczył przez okno gablotę i powiedział, że musi iść. Wychodziliście z nim? Nie chciało mi się. Szkoda, że nie widzieliście tego drugiego. Było ciemno, a ja miałem już zdrowo w czubie przefilowałem przez okno jakiegoś świata czy ładę. Ale kto siedział w środku, tego nie wiem. Zapamiętaliście numery rejestracyjne? Nawet na nie nie spojrzałem. A kolor? Pan żartuje. Przy takim ćmoku? W takim razie może się chociaż dowiem, gdzie szukać pryszczałkowskiego? Jutro jesteśmy umówieni w kawiarni, więc jeśli władza sobie życzy. O której? w pół do siódmej wieczorem. Nie cyganisz? Dostanie pan władza Fredka jak na patelni, tylko niech mi pan daruje tego ogrodnika. Zatwarucha popatrzył przymilnie na oficera. Mazurek z lekkim zniecierpliwieniem wzruszył ramionami.